Dzień dobry, jestem Roman i od ubiegłego roku nie nakręciłem żadnego filmiku, a w moim ogrodzie doszło do bardzo wielu zmian. Przede wszystkim zrobiłem taką skrzynkę na worki dla panów, którzy zabierają plastiki, żeby mieli gdzie zostawiać te worki, żeby się przez wiatr nie były rozrzucane i na nowo śmiecone. Następną taką zmianą, jaką wprowadziłem w ogrodzie, jest ten bezlilak. 30-letni bez przekopany został w listopadzie, przeżył, nie kwitnął w tym roku, ale przeżył. Był wykopany z tego miejsca, tutaj gdzie rosnął sobie, jak już wspomniałem, 30 lat, bo umarzyłem sobie, że będą tutaj rosły jabłonki. Zaszczepione na pniu po dwa gatunki, są trochę gęsto. No ale to nie będzie na przemysłowa produkcja, tylko mają cieszyć oko i troszeczkę podniebienie. Żeby mi ktoś tu nie przechodził, więc zrobiłem dla takiego wyrównania poziomów taką jakąś sobie obwolutę z cegieł. Nie krawężników ciężkich, już nie jestem taki silny. I lampy solarne umieściłem w środku. Nikt już mi się tu nie przeciśnie i nie będzie łamał gałęzi. Następną rzecz, która powstała, to tak oczko, kaskada. Był tutaj skalniak, który kilka lat już mi się nie podobał, na nim różanecznik, 3 lata, który nie kwitnął, więc przerobiłem to wszystko. Zrobione to zostało z krawężników poukładanych i oryginalny wkład. Na wierzchu położyłem siatkę, gdyż jak wpuściłem rybki, to kot przychodził sobie na kolację. A teraz jest bezpiecznie, nawet jak wnuczki przyjadą. Tak ten, o, ścianę od tego garażu w mojej stacji, tak sobie to nazwałem, obiłem matą bambusową i posadziłem klematisy, które się pną na siatce od zbrojenia. Tak zawieszono, taki ładny pomysł miałem. Od córki dostałem papugę, przywiesiłem ją przy tej budce lęgowej, będąc święcie przekonany, że jest niezamieszkana. Nawet otwór zatkałem. Jak to zrobiłem po jakichś 10 minutach, myślałem, że wszystkie wróble z okolicy zaatakują mnie. Szybko otworzyłem tą dziurę. Wróblom nie przeszkadzało nawet, że jest tutaj nowa papuga i oświetlenie. Oznaczyłem swój teren taką ładną tablicą z moją nazwą Kuraż. Powiesiłem hotel dla owadów. Też już jest zamieszkiwany pomału. Też kolejny nabytek to huśtawka. W miejsce bukszpanu, który nijak mi tu nie pasował, troszeczkę przysłaniał widok z tej ławeczki na moje oczko. Następnym pomysłem, a to już mojej żony, było wyłożenie płytkami takimi chodnikowymi tej przestrzeni. No i ognisko. Ognisko to już był, czy te palenisko, to już był mój pomysł. Tu pod murem zrobiłem podobną dekorację jak tam przy jabłonkach. Oświetlenie wszędzie też te solarne, lampki kolorowe. Bardzo ładnie wyglądają te lampki. Zwłaszcza jak zaświecą się w nocy.
No, ładny nastrój, prawda? Też zainwestowałem w lilię. Moja wnuczka ma na imię Lilianna, więc dla niej posadziłem taki kącik z liliami. Różne gatunki pachnące. Myślę, że ładnie to będzie wyglądało. I króliczki. Tak codziennie je troszeczkę przestawiam, żeby było jakieś życie na tym ogrodzie, jak to powiedział pewien reżyser w filmie starszej dekady. Bardzo jestem dumny ze swoich czosnków. Już są troszeczkę przerwane tutaj do bukietów, ale w tym roku nie miałem ich gdzie posadzić, tak przyszły tutaj, są naprawdę, naprawdę udały mi się piękne. Jest to taka bardzo ażurowa odmiana po zasuszeniu, jak jest na tym etapie zerwana, zachowuje bardzo długo swój kolor. Nie rozwija się dalej w nasionach. Piwonia, która już przekwita. Na tym środku tutaj też ma być ładne podświetlenie, tylko jakoś z Hongkongu, przepraszam, idzie, do mnie idzie, czy płynie. Też tutaj stała wierzba, z której była spuszczana woda. Zaczęła już obumierać i wziąłem ją, ściąłem, bo stawała się chyba niebezpieczna. O, a przesadzony różanecznik zakwitnął na wszystkich gałązkach. Wypadałoby teraz iść do kur, bo jest grubo po 10, a gospodarz jeszcze nie otworzył kurników. Cześć, moi chłopcy. Wszystkie moje miłości. Dzień dobry, moje kurki. Proszę, piękna. To jest mieszanka moich kur, araukanej kurę i kogucik seramka klasy C. Wyszło młode pokolenie F1, to już jest drugie pokolenie. Tam seramka z Wrocławia i kogucik też drugiego pokolenia, ale troszeczkę od innej kurki, także spokrewnione nieco. Wyszedł bardzo ładny. Już jajeczka niosą. To jest to niebieskie jajeczko od tej pani. I jajeczko seramki. Zależało mi na tym, by uzyskać małe jajeczka. O, już nie ma jajeczka. Uzyskać. I już nie ma jajeczka, by uzyskać taki mały rozmiar kolorowego. Aha, przepiórki i nowy nabytek. Wykurki, a pęcelery czekają na wyjście. W tym roku, czy w ubiegłym, udało mi się uzyskać troszeczkę apencelerków. Rok nie był za przyjemny dla mnie. Już najpierw wyszedł ptaszyniec, wypsikałem wszystko ładnie takim pistoletem do ropowania. Zawiesiną ziemi okrzemkowej. Wypryskałem cały kurnik i od tej pory pozbyłem się troszeczkę, że nie ma nigdzie. A troszeczkę mi ptaków zabiły. Papugi. W tamtym roku zero lęgów. Teraz widzę, no, kupiłem nowe samiczki i tam turlają jajeczka się co trochę. Następne kurki. Moja odmiana.
tak zwana, tak sobie nazwałem ją kuraż, tylko te troszeczkę są innej budowy. Mają takie ogony opuszczone, troszeczkę typu padwy. Może będzie z tego jakiś przychówek. I też niosą takie niebieskie jajeczka. Dobrze, wypuścimy was. Kurnik numer jeden ruszył. Dzień dobry moje kureczki. Tak. Kurniczek numer 3. Kurniczek numer 2. Tak, Lucjusz. I kurniczek numer 4. W kurniku numer 4 to jest Basia, mieszaniec ceramki, a może sebrytki i jakiegoś cwerga. To są po ceramkach klasy C. Kogucik, już mój kuraż, też może przeniesie gen tego niebieskiego jajka na nie. Pola, takie imię dostała ta kurka. Pola wyszła. Z jajeczek zeszła, gdyż siedzi tutaj, podłożyłem pod nią 5 jajeczek, zaczęła kwokać, a inne, żeby jej niepokoiły, to zawiesiłem im wykonaną te z bańki nowe gniazdo i już pierwszego dnia było zagospodarowane. Ale wśród kur zmieniło się też mnie, że nabyłem sobie rodzinkę maransów. Koguta i dwie kurki tam popielate. I tu te większe kuraże, które niosą zielone jajeczka, te pierwsze pokolenie kur po Araukanie i ceramce klasy C. Do tego dołożyłem jeszcze białe apencelery. I myślę, że będą bardzo, jak się kogucik postara, to będą ładne, kolorowe jajeczka. W tamtym dalszym kurniku tak zwane moje kuraże. Chciało się dziewczynom pić. Gospodarz o 10 wstaje dopiero z łóżka, ale jest niedziela, ostatni dzień weekendu, więc trzeba wybaczyć. Kupiłem też 3 kurki Rossa. Nioski na wypadek, gdyby mi coś jeszcze z lęgów nie wyszło, to nioski na jajeczka są niezawodne. Milagros. Milagros to jest szkodnik. W ubiegłym roku przez te kratki, tu gdzie wycieka czasami mortkę, tak, chcesz się bawić, przeskoczył do niej apencelerek, taki młody, 3-miesięczny może, no i sobie go zjadła. W tym roku też pierwsze wyjście z kurnika młodych apencelerów, co połączyłem z ogólnym stadem. Musiały kury jakoś zagonić, że wskoczył do środka i zostało tylko pierze. Prawda? I co pan zrobił? Pan dał jeszcze wody do popicia, prawda? No nie twoja wina, nie twoja wina, mordziaczku. Tak, pan cię też lubi. Mini kiwi zarosło całkowicie. Gdzie pięknie. Klematisy. W tym roku wszystko jest tak opóźnione, a ten klematis w ogóle nie był obcinany. I zakwitnął mi jako pierwszy. Z mojego małego ogródeczka 4 metry kwadratowe, a 3 razy udało mi się nie zamknąć woliery i kury porobiły sobie tutaj swoje małą ucztę. No i tak były jeszcze delikatne. Ściąłem orzecha,
zacieniał mi tam tylko jabłonkę, a owoce twarde bardzo miał. A punkty dla sąsiada mojej tu posesji, pana Pawła, któremu rzepak urósł na 2 metry wysokości. Kącik z ziołami. Bardzo fajna roślinka ta jest. Nazywa się kola. Zapach po złamaniu koli. Do napojów można dodać, ktoś kto nie może cukru. Także jako dietetyczny napój bardzo polecam. Kolejne czosnki. Ta odmiana. Nie wiem co to jest za odmiana nawet. Kiedyś żona przywiozła mi kilka cebulek z Niemiec i tak się mi wszędzie tutaj rozsiały, że przesadzam je, no rozsadzam wszędzie i o, hortensja przymarzła w tym roku. Coś kwiatów będzie miała, ale nie jest taka ładna jak była kiedyś. Rabarbar. Czereśinki wyglądają całkiem nieźle. Ta nigdy nie będzie puszczona na duże drzewo, gdyż tam przy samym płocie posadziłem kilka rodzajów i kolorów malin. Oczko sobie żyje. Mróz załatwił mi też róże i tą hortensję. Tak pięknie kwitła, duża, kilka lat już też miała. A nic, do końca nie zmarzła, przeżyje. Znów te moje piękne czosnki. Chwalę się i chwalę, ale jest czym. Irysy. Pierwszy raz w tym roku też mi zakwitły w tym miejscu. I nawet udało się, że jest jeszcze inna odmiana. Nawet nie wiedziałem, że mam taką. Jest troszeczkę późniejsza. Proszę, znowu czosnki. Lubczyk ogrodowy. I ten kącik będzie zagospodarowany. Trochę półcieniu takim na czosnek niedźwiedzi. Też mi go kury trochę zrujnowały, ale w nasiona ma, wysieje się pewnie. Jeszcze na drugi rok może już coś skosztuję sobie. Klematis też tylko w pąkach jeszcze nie kwitnie. Kolejny klematis nie kwitnie. W ubiegłym roku tutaj stacjonował Budda. I takie roślinki obydwie obok tego kiedyś były, ale też marniały. Tutaj jest cień Budda, przeniósł się teraz koło oczka. A ta hosta ma się tutaj bardzo fajnie. W tym roku na tym ogrodzie zachodniej tutaj mało przebywam do tej pory. Przenoszę się tam na wschodni, już tutaj wieczorami często wieją dość duże wiatry. No to jeszcze raz spojrzenie na mój ogródeczek. Przysiądę sobie trochę na moją huśtawkę. Jeszcze raz spojrzę okiem gospodarza na cały ogródeczek. W tak małym formacie to pewnie nawet pan Dominik Szczerec nie powstydziłby się podpisać. A jeszcze jedną rzecz zrobiłem w ubiegłym roku, bym zapomniał sobie. Ścianę w moim garażu obiłem sobie taką cegiełką. Zostały mi panele podłogowe, więc pociąłem je wszystkie na tą cegiełkę i obiłem tutaj ładnie. Jest tylko jedno, wygląda ładnie to, ale jest jeden mały szkopuch. Tyle zapłaciłem za tą ścianę. Oj, bolało. Ale warto było. Do widzenia.